No to wreszcie, mogę w końcu zabrać się za zadanie domowe. O ojejku, ale dzisiaj tego mam. Wszystko się po prostu nagromadziło uch, z całego tygodnia, prawie że. Hmm. Hej, Hania, Hania, chcę ci coś pokazać. Szybko, chodź za mną, chodź, no Hania. O jestem zajęta, ale co się dzieje, coś ważnego? Jeśli nie, to wracam do swoich rzeczy. No to gdzie ja skończyłam? Hmm, A, pięćdziesiąta strona, Hania. No chodź, żeby czekam na ciebie, żeby coś ci pokazać. Oj, Ema, chciałam zacząć właśnie o robienie moich zadań domowych, no ale dobra, już idę z tobą, tylko szybko. No, obiecuję ci, że czegoś takiego to ty jeszcze nie widziałaś. Szybko, za mną! To totalna nowość, chodź za mną. Okej, okay, dobra, ale szybko proszę cię. Zobacz, odwróciłam moją hulajnogę i mogę sobie tutaj potem kręcić tym kółkiem i ono się cały czas kręci, 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 a hulajnoga się nie porusza. Ekstra, co? Sama to odkryłam normalnie, jak jak jakieś odkrycie wielkie na świecie, pewnie całym będę znana. Yy, tak, odkrycie Emy. Ema, serio? Okej, okay, ja już wracam do swoich zadań domowych. O, ta mała naprawdę wyprowadza mnie z równowagi. Kręcenie kółkiem w powietrzu, ale mi też odkrycie Ameryki. Tego chyba jeszcze nikt nie wymyślił, no idealne odkrycie. Mamo, co robisz u mnie w pokoju? Chciałam właśnie zacząć robienie zadań domowych. Bardzo mam ich dużo. Ach, kochanie, słuchaj, ja tylko tak patrzę sobie. I coś mi się zdaje, że królik powinien mieć sprzątniętą klatkę. Musisz się o niego troszczyć. To w końcu twoje zwierzątko. No tak, tak, mamo, wiem, ale chciałam zacząć zadania domowe, mogę zrobić to później. No, kochanie, ale tutaj naprawdę strasznie śmierdzi. Bardzo proszę natychmiast sprzątnąć klatkę królikowi, a potem zacząć swoje zadania. O, dobrze, mamo, okej, okay, już wszystko zrobię. No, biedny króliczku, gdybym ja się o ciebie nie troszczyła, to chyba nikt nigdy nie pomyślałby. Że potrzebujesz nowych trocin. No i ekstra, znalazłam szufelkę, ale gdzie jest zmiotka? O choretę. Teraz się tego naszukam, nigdy nie zacznę zadań domowych. Ach, no dobra, tak, świetnie, znalazłam w garażu. Ciekawe, co ona tam robiła. Och, dobra, teraz szybko się z tym oporam i będę mogła w końcu zacząć to zadanie. Jest ich tyle. O, nigdy się nie odkopię. Hej, Hania, zobacz, wymyśliłam coś nowego. Ojej, Ema, bardzo cię proszę, pokażesz mi potem. O, wreszcie, dobra, pija. Teraz będziemy musiały cię wyciągnąć, bo chyba nie uda mi się tego zrobić z tobą, tylko żebyś mi nie uciekła. O, ale zapomniałam troci. No, nie. Ema, proszę cię, zejdź mi z drogi. Potrzebuję przejść. Dalej, spieszę się. Oj, dobra, dobra. Powinnaś zainteresować się moim superwehikułem, a ty nic. Ema, proszę cię Każdym innym momencie, ale nie teraz Jestem naprawdę zajęta Proszę Cię, nie zagradzaj mi drogi Spieszę się Och, Dobra, wszystko już mam Mam słomę, mam wiaderko do, do czyszczenia Och, Powinno wszystko być okej okay. Teraz jestem... O, oczywiście, i hulajnoga w drodze mm. Czemu ma nie może po sobie posprzątać? Chociaż raz zawsze tak jest z młodszym rodzeństwem Teraz wszystko muszę przesuwać jejku, dlaczego wszystko jest przeciwko mnie dzisiaj? Och, dobra, pijam Chociaż Ty mi trochę pomóż Muszę Cię wyciągnąć, ale proszę nie uciekaj Och, oczywiście. Z tobą się nic nie zmieści. No i muszę cię wyciągnąć, tylko proszę cię, stój tutaj, tu gdzie cię zostawiłam. Dobra, no to teraz to wszystko rozłożę i powinno być idealnie. Mhm mm i czyściutko. No, idealnie! Świeżutkie sianko, już włożone. No i co? Pija możesz wracać do swojej klatki. Chodź! Ej! No nie, no gdzie ona jest? Pija! No przecież powiedziałam, żeby tu została. O, nie, pija! Gdzie jesteś? Pija! Jesteś tutaj gdzieś pod stołem? Och, no nie ma jej, Och. Ach, tutaj jesteś, mam cię. Ach, mówiłam, żebyś nie uciekała. Ojej, nie, no nie ucieka. nie mam na to czasu. Nigdy nie zacznę tych przeklętych zadań. No, mam cię. Teraz tutaj, proszę cię, zostań w klatce. Zobacz, masz swoje nowe sianko, jest przyjemnie, miło i nawet ładnie pachnie, prawda? No dobrze, Hania Wróblewska, zbierz się w sobie, zanieś te wszystkie rzeczy i do zadań. Och, czy to musi cały czas tutaj stać? Ach, dobra, teraz mogę to odnieść po prostu do garażu i w końcu zacząć to, co muszę zrobić. O, Haniu, widzę, że już skończyłaś. Mogłabyś pomóc mi w rozwieszaniu prania? Nie! Mamo! No nie, inaczej to się dzisiaj nie uda. Biorę moje pióro, biorę moje notatki i spadam z tego domu. Muszę przecież zrobić zadania. Ach, wreszcie, w końcu spokojne miejsce. Centrum handlowe, tutaj nikt nie będzie na mnie zwracał uwagi, ludzie zajęci są swoimi sprawami... Chodzą sobie po sklepach, oglądają witryny. Ach, całe szczęście, mogę mieć chwilę spokoju i w końcu zacząć te zadania domowe. Na której to ja byłam w stronie? Hmm, to była chyba pięćdziesiąta. Tak, zadanie trzecie. Wreszcie spokój, myślałam, że dzisiaj się już nie uda. O, Hania, o ja, co ty tutaj robisz? No nie spodziewałam się ciebie w centrum handlowym. Myślałam, że dasz mi znać, jeśli będziesz wychodzić. Hej, Hania! że będę tutaj, to była spontaniczna decyzja, ale chyba jednak mogłam zostać w domu.